Cześć, ogłosili właśnie informację, że egzaminy maturalne i ósmoklasistów są odwołane, więc moi drodzy, no specjalnie wyszedłem na dwór, żeby trochę pooddychać. Pierwszy raz wyszedłem i jest tak ciepło, ale do rzeczy, egzaminy są odwołane i ósmoklasistów, i maturalne. Mówiliśmy o tym kilka dni temu i odpisałem komuś w komentarzach, że ja nie wierzę, wróżę z kuli tak naprawdę, ale ja nie wierzę, żeby egzaminy się odbyły w terminie. No i słuchajcie, w końcu to ogłosili, jak mówiłem, oni sami nie wiedzą kiedy, więc egzaminy nie ma terminu. Powiedzą dopiero 3 tygodnie przed terminem, kiedy będą możliwe, kiedy te egzaminy się odbędą. Mam nadzieję, że wiatr za mocno nie wieje. Także moi drodzy, no naprawdę dzieje się nasza akcja z maseczkami. Na pewno teraz przybierze tempa, no bo od 16 kwietnia również trzeba obowiązkowo zakrywać twarz, chodzić w maskach, w rękawiczkach, zakrywać dłonie, zakrywać twarz. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Myślę, że to jest dla was ogromny stres, bo nie wiadomo kiedy, po prostu nie wiadomo kiedy dostaniecie informację, że za 3 tygodnie bach egzamin. Nie wiem, czy one wtedy będą razem, czy nie będą razem, matura z ósmoklasistami. Masakra to, co się dzieje. Dużo zdrowia, moi drodzy, i czekam na dyskusję w komentarzach. Pogadajmy właśnie tam.